Moje wielkie walki, witam serdecznie. Kacper Bartosiak. Janusz Pindera. Proszę Państwa, dziś pojedynek prawdziwego olbrzyma. Rosyjski gigant, no kojarzy się może tylko z jednym człowiekiem, czyli z Nikołajem Wałujewem, który dopiął swego, został mistrzem świata, później ten tytuł stracił, walcząc z niższym od siebie, no niech ja policzę, Wałujew miał tak powiedzmy formalnie 213 centymetrów, natomiast Rusław Czagajew 185, a więc prawie 30 centymetrów. Prawie 30 centymetrów, prawie 50 kg różnicy w wadze też, która tutaj była kluczowa, ale faktycznie w takiej powszechnej świadomości, jak się pamięta tę porażkę dużego z małym, czyli właśnie tę porażkę Wałujewa, no to wspomina się częściej starcie z Davidem Haym, ta walka, która zakończyła de facto Wałujewowi karierę, już po niej nic nie było, ale starcie z Czagajewem jest ciekawe z wielu względów, no przede wszystkim z takiego, że obaj mieli bardzo podobną w pewnym sensie historię tego, jak te ich ścieżki przetykały się na początku między zawodowstwem, a walkami jeszcze amatorskimi, gdzie tam były też różne kontrowersje w związku z tym, bo wtedy wiadomo, że ścieżka była bardziej klasyczna, że jak się kończyło karierę amatorską, to się zaczynało zawodową, a oni w którymś momencie wykonywali po kilku walkach zawodowych ten zwrot jeszcze w stronę amatorską. Natomiast Wałujew sam w sobie, no to wiadomo, fenomen fizyczny. Jestem aż zdziwiony, że wtedy nie było, kiedy on walczył, wtedy nie było pomysłów, żeby jakoś te z dodatkową kategorią to, co mamy teraz, bo wtedy to miało jakiś sens jeszcze. Można było się powołać, no słuchajcie, spójrzcie na Wałujewa, jest 50 kg różnicy, on jest po prostu za duży. Natomiast wciąż przy tych jego niezwykłych warunkach fizycznych, jak się spojrzy na te jego pierwsze walki, no to on miał jakiś potencjał taki atletyczny, rzeczywiście jak na to, że był tak ogromny, to jest po prostu niesamowite. On się jeszcze nawet w miarę ruszał, bo ja też go, jak sobie wracam do tych pierwszych występów, to ja go pamiętam właśnie z tych ostatnich, kiedy już był taki wolniejszy, kiedy już był łatwiejszy do trafienia, ale w tych pierwszych walkach on jeszcze jakąś tam dynamikę, no oczywiście wziętą w spory nawias, prezentował. Tak, ja pamiętam z nim rozmowy, tak się składa, że miałem go okazję po raz pierwszy bliżej poznać w 2006 roku, a więc przed tym pojedynkiem w Hanowerze. To była gala, gdzie on walczył z Owenem Beckiem. Tam po raz pierwszy też zobaczyłem Marco Huka, walczył z Nurim Seferim. No i to był wtedy jeszcze Nuri Seferi, jeszcze był w miarę młody, silny, zdrowy. I to był taki, powiedziałbym, pojedynek twardy, którym Huk wygrał. Już widać było, że to taki niezły dzikus jest, którym ci dobrzy pięściarze będą mieć problemy. Wiemy później, co osiągnął, wiemy też, jak go skończył Krzysiek Głowacki. Natomiast wracając do Wałujewa, no to jest potęga fizyczna, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja tam poznałem jeszcze bliżej jego trenera, Ormianina Gabriela Mikaeliana, człowieka takiego, powiedziałbym, całego rozdygatonego, ale jednocześnie szalenie serdecznego, w kontraście z tym szalenie spokojnym, żeby nie powiedzieć spowolnionym, łagodnym prawda, Wałujewem, to był kontrast nieprawdopodobny. Na przykład szczególnie tam mieszkaliśmy w tym samym hotelu przez 3 dni i pamiętam, co się na przykład działo na śniadaniu, że tam opowiadał mi później ze szczegółami, to Mikael Jan mówi, ja to bardzo szybko jem, mówi, a on wtedy kładzie mi tą ciężką łapę na moich plecach i mówi, siedzi spokojna, trener, da? I on, mówi, tak siedział przy tym śniadaniu ze 2 godziny, wolno przeżuwając. Mówi, mnie szlak jasny trafiał, no ale jakoś musiałem tam z nim wytrzymać, chyba że powiedziałem, że mam jakieś obowiązki i się wymknąłem. I tak, mówi, jest ze wszystkim, mówi. On, żeby uderzył rywala, to ile ja się muszę naprosić go, mówi. Czasami go błagam, mówi, słuchaj, zrób to dla mnie, to umrę na serce. I tak dalej, no wiesz, i on wtedy, no to... No jak już wypuści tą rękę, to jest szansa, że jak trafi, to walkę skończy. Ale pamiętajmy o tym, że Wałujew to był człowiek, który no, najpierw był mały, później urósł. Nagle chyba w szkole, na początku szkoły średniej miał już 1,96 m i grał całkiem nieźle w koszykówkę. Tak, na poziomie szkolnym był naprawdę wyróżniającym się zawodnikiem, a ciekawe jest to, że jego rodzice, ojciec i matka, mieli niespełna 1,70 m wzrostu. Tak, to naprawdę, też jest ciekawe. Tak. Naprawdę te geny tutaj dopatrują się wszyscy dziadka, o którym krążą legendy, który też miał tatarskie korzenie i to tak naprawdę on podobno był ogromny, ale nie wiadomo tak naprawdę jak duży. Bo nikt go nie widział, nawet matka
żałuje, w ogóle nie widziała, jak on to opowiada w tym wywiadzie. I mówi, że ten, ale przede wszystkim no, przyczyną była akromegalia, mówiąc krótko. Ten jakby nadczynność przysadki mózgowej. I stąd te jego no, charakterystyczne, prawda, cechy fizyczne, nie tylko sam wzrost, bo tak naprawdę to jest też ciekawe, że on nie mierzy 213 cm, mówi Mikael Jan mi opowiadał, mierzyliśmy go wielokrotnie, 211 cm, ale ponieważ 213 z tego prostego przeliczenia to jest 7 stóp, to mówi, do tej bardzo dobrze to wtedy wygląda, no i lepiej to wygląda niż powiedzmy 6 stóp i 11, tak? A więc mówi, dobrze, no to daliśmy mu 7 stóp, czyli żebym miał te 213 cm. No ale już na czym innym nie można było innym oszukać, bo wiadomo, że ważył, czasem dochodził nieraz do 150, dobrze ponad 300 funtów. No w tym pojedynku z Czagajewem ważył 319 funtów, czyli prawie 145 kg, 103,5 kg ważył Czagajew przy wzroście 185 cm. Wracając jeszcze do Wałujewa, co mówiliśmy o jego karierze koszykarskiej w czasach szkolnych, później całkiem nieźle rzucał dyskiem. Tak, był obiecującym dyskobolem też, a co ciekawe, jak trafił do boksu, to właściwie po kilku miesiącach zajęć zaczął toczyć pierwsze pojedynki i ta jego kariera potoczyła się potem całkiem szybko. Gdzieś znalazłem taką informację, że rzeczywiście niecałe pół roku tak naprawdę te treningi trwały, zanim zadebiutował tak naprawdę już na zawodostwie, bo to miało miejsce faktycznie bardzo szybko i tego się też nie pamięta, że to było jeszcze na początku lat 90., kiedy on na tym zawodostwie się pojawił. Potem wrócił tak naprawdę znowu do zawodów amatorskich, walczył też o Mistrzostwo Rosji. No i tam trafił na zawodnika, o którym też mówiliśmy wielokrotnie, właśnie w kontekście też braci Kliczków, czyli na tego Aleksieja Liezina, którego nie zobaczyliśmy na zawodostwie. Z tym Liezinem przegrywał, no to wiemy też, że to był kawał zawodnika, tak, ale to nie on jeden. Nie on jeden. Tak, a jego tym pierwszym trenerem był Olek Szałajew. Bardzo dobry fachowiec, później trafił na Maluana Gabrieliana i na końcu na boksersko najbardziej utytułowanego Aleksandra Zimina, który był z kolei maleńki. I jak ta pocieszna sytuacja, kiedy Zimin stoi tutaj, prawda, między nogami w narożniku i tam mu coś, prawda, mówi coś do niego, no to jest jeszcze mniejszy znacznie od siedzącego Wałujewa. A więc były i takie obrazki. A więc mówię, jego zobaczyłem w 2006 roku tak na żywo po raz pierwszy i wrażenie niesamowite, ale przy tym szalenie łagodny człowiek. Natomiast miałem szansę jakby spotkać się z Czagajewem, który wtedy u nas uchodził za Szagajewa. Później wytłumaczył po latach Czagajew, że po prostu ktoś z ekipy, z kierownictwa ekipy, na jakichś zawodach wpisał źle jego nazwisko. Nie Czagajew, tylko Szagajew. I on nawet tam u niego w tych kręgach był Szagajewem, w kręgach rosyjskojęzycznym, choć tak naprawdę nazywa się Rusłan Czagajew. I wtedy ja przecież komentowałem Igrzyska Olimpijskie całe w 1996 roku w Atlancie. On przegrał wtedy z Luanem Krasniczym w pierwszej walce eliminacyjnej. To był bardzo młody chłopak. On już w 1995 roku, mając zaledwie 17 lat, był mistrzem Azji. Jak mówię, na Igrzyska pojechał mając lat 18. W 90, później jeszcze wygrał Igrzyska Azjatyckie, jeszcze raz wygrał Mistrzostwa Azji, a w 97, już go oczywiście poznałem zdecydowanie lepiej, bo wygrał Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Też nie bez kontrowersji. Tak, tutaj... no i to jest niesamowita historia. No wyobraźmy sobie wówczas Feliksa Savona, no tego rewelacyjnego Kubańczyka, też olbrzyma, 197 cm, jak na kategorię 91 kg, bo Czagajew wtedy walczył w tej wadze do 91 kg. Zobaczmy ten finał i przy wtedy jeszcze w kaskach, na maszynki, punktowało się za pomocą elektronicznych maszynek. Finał turnieju mistrzowskiego Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, rok 1997. No jak stary Wyga boksował z tym przecież Savonem, który miał na swoim koncie już złote medale olimpijskie, tytuły mistrzowskie w ogóle. Był absolutnym królem kategorii ciężkiej do 91 kg.
Tak, kontrowersje wzięły się stąd, że zaliczył tak naprawdę walki na zawodostwie wtedy. Tak naprawdę takie półzawodowe, ciężko powiedzieć, czy zawodowe, czterorundowe. On to określił jako pokazówki, opowiadał mi, jak rozmawialiśmy po latach, mówi, myślałem, że dostałem po $400 i nawet nikomu nie mówiłem, bo ja zapytałem, dobrze, no ale przyjechałeś, jak dostałeś szansę startu na mistrzowskiej imprezie, to co powiedziałeś, coś o tych walkach, a co ciekawe, jego trenerem był sam Kolona. To były te czasy, kiedy Andrzej Gołota miał ten swój najlepszy, prawda, okres i pracował z samym Koloną. On już nie spotkał się z Andrzejem Gołotą, ponieważ on przychodził w innych godzinach, także nawet nie miał okazji zobaczyć jego treningu i bardzo żałuje, bo doskonale wiedział, kim jest Andrzej Gołota. On był początkującym młodym chłopakiem. No, szybko po tych dwóch kwasi-zawodowych pojedynkach, to były czterorundówki, nagle ta kariera gdzieś pod znakiem dużym zapytania, zawisła zawodowa, no i mówię, wystartował na tych mistrzostwach. No ale później ktoś się doszukał tych dwóch walk. Groziła mu dożywotnia dyskwalifikacja. Na szczęście, no, młody chłopak, prawda, i tak dalej, odebrano ten złoty medal, że po miesiącu go oddał. A więc stąd ten, powiedziałbym, kolejny tytuł mistrza świata dla Savona, który w ringu najbardziej uczciwie ten pojedynek przegrał. Generalnie walczyli ze sobą trzy razy, bo walczyli jeszcze dwa razy w 99 roku. W ćwierćfinale mistrzostw świata w Houston pewnie wygrał z nim Savon, natomiast na turnieju w Plovdiv wygrał Czagajew. Czy to zwycięstwo Czagajewa nie było przypadkowe? Tak się cieszył młody wówczas 19-latek, właściwie nawet niespełna 19-latek Czagajew. Nie wiedzą, że ten tytuł mu zostanie odebrany. Jego kariera amatorska będzie pod dużym znakiem zapytania. Tak, no i jeszcze jak już zawrócił z powrotem na te ringi amatorskie, no to spróbował kolejnego startu na igrzyskach, także w roku 2000. No i tam też mu nie poszło dobrze. To tak naprawdę tak, spotkałem w drugiej walce. Spotkałem go, już nie zdążyłem tą walkę. Wtedy nie komentowałem igrzysk, obsługiwałem do Rzeczpospolitej. Tak naprawdę większość tych imprez to się biega, jeździ gdzieś, Sydney, duże miasto, z miejsca na miejsce. I kiedy wpadłem do tego pawilonu, gdzie były rozgrywane walki bokserskie, natknąłem się na Czagajewa. Ja mówię, jak ci poszło? On był wściekły, mówi, przegrałem z Gruzinem, z Czanturią. Mówi, ale robiłem 11 kg wagi. I wtedy było widać, że ta waga nie jest dla niego, że te 91 kg, on musi się pożegnać z tą kategorią. I pożegnał się. W 2001 roku w Belfaście, które miałem przyjemność obsługiwać, był. I wtedy wygrał wszystko przed czasem. Naprawdę trzeba przyznać, że zaprezentował się w tej nowej wadze jak nowonarodzony, w wadze superciężkiej. Wygrał z Mazykinem w finale z Ukrainy, tym potężnym chłopem, który ostatnio od lat wszystko przegrywa. Tenże Mazykin pokonał wtedy Powietkina po niesamowitym pojedynku. Jak to się dziwnie losy ułożyły. No ale Powietkin dopiero właściwie skończył karierę kickboksera. Tak naprawdę dopiero zaczynał karierę bokserską. Już jak na ten rok 2001, to i tak błyskawicznie, a ta walka z Mazykinem była bardzo wyrównana i naprawdę niewiele brakowało, by w finale spotkał się Powietkin z Czagajewem. A spotkali się po latach, wiele lat później na zawodowstwie. Stawką był ten drugorzędny tytuł mistrzowski federacji WBA. No i jakoś tak się to ich losy złożyły Iwałujewa i Czagajewa, że zaczęli się przebijać na scenie wagi ciężkiej w takim bardzo specyficznym okresie, w okresie, w którym mieliśmy taką zmianę warty. Te legendy lat 90. powoli odchodziły na emeryturę i zrobiło się miejsce i tak naprawdę te pasy przechodziły często z rąk do rąk, bo to właśnie się działo głównie po roku 2000. I tak naprawdę ten Wałujew gdzieś tam długo budował sobie rekord na zawodnikach niższej kategorii, czy niższej kategorii sportowej oczywiście, bo to wszystko byli też oczywiście fizycznie, wszyscy byli od niego dużo mniejsi. Miał bardzo dziwne występy, na przykład taka walka z 99 roku ze znanym może polskim kibicą Andreasem Sidonem, który przyjechał tu kiedyś jako starszy pan już na walkę z Andrzejem Wawrzykiem. To był pojedynek absolutnie przedziwny, który się skończył tak, że w trzeciej rundzie sędzia w ogóle liczył dwa razy Sidona na stojąco, nie wiadomo do końca dlaczego, bo Sidon przekonywał, że zraniony nie był. W trzeciej rundzie sędzia
sędzia przerwał pojedynek, ale kibice zaczęli rzucać butelki. Nawet butelka od szampana pojawiła się na ringu. No i zaczęli zawodnicy namawiać sędziego, żeby kontynuował walkę, no bo tu zaraz będzie jakaś awantura. Sędzia w pewnym momencie schodzi z ringu. Oni się bili bez sędziego. Jakaś w ogóle chora historia. Przeboksowali tak 6 rund. Potem Sidon uznał oczywiście wygraną Wałujewa, ale walka jest oficjalnie w jego rekordzie jako no contest. Więc takie rzeczy się działy. I ten Wałujew rzeczywiście był włożony po różnych miastach europejskich jako taki no po prostu fenomen, jako wybryk natury, no bo wyglądał zupełnie na tle nawet zawodników wagi ciężkiej, na tle tych wielkich zawodników, no jako ktoś absolutnie jeszcze z innej ligi. Proszę mi wierzyć, byłem później na takim bankiecie po tej gali w 2006 roku w Hanowerze, gdzie pokonał przed czasem Owena Becka. Zresztą Owena Becka pamiętam z windą, jechałem z Owenem Beckiem. No to taki facet normalny, prawda? Gdzieś tam niespełna 190 cm wzrostu, nieźle zbudowany. Mówię, już poznałem wcześniej Wałujewa, ale później jesteśmy na takim mały bankiecik, bez przerwy podchodzą jakieś kobiety, proszą o zdjęcie Wałujewa. No i później ktoś jakąś muzykę puścił, jest taniec. No to naprawdę, jakbym widział takiego jakiegoś ogromnego niedźwiedzia, któremu tam podpalają trochę stopy, on podnosi te nogi, no to wyglądało nieprawdopodobnie. Jego żona wtedy miała dwójkę dzieci, teraz mają trójkę. Galina, pamiętam ją jak dziś, bo to drobna, szczupła kobieta w wysokich szpilkach. Jak stała przy nim, to mu sięgała głową od paska do spodni. Tak to mniej więcej wyglądało. No to troszkę pociesznie, ale mówię, szalenie sympatyczny facet, którego po latach, kilka lat później z kolei poznałem w zupełnie innych okolicznościach, kiedy przyjechał na festiwal filmów rosyjskich Sputnik do Warszawy, gdzie grał główną rolę w filmie Kamiennaja Baszka. To jest historia boksera wagi ciężkiej, który w wypadku samochodowym traci żonę i pamięć, prawda? A więc to jest taka ciekawa historia i wtedy też zrobił niesamowite wrażenie, bo pojawił się w zupełnie innym anturażu. Patrzę na tego mierzącego dobrze ponad 2 metry, jak mnie 211, jak to woli 213 cm Wałujewa, który wchodzi w długim czarnym płaszczu, w czarnym kapeluszu, prawda? Tam kolejka do wywiadów, były takie wywiady ekskluzywne. Ja tam pamiętam, robiłem dla Rzeczpospolitej z nim wywiad. No, szalenie delikatny, sympatyczny facet, który no, opowiadał, to jakby ten boks to był taki tylko dodatek do jego zajęć, że to nie jest specjalnie jego ulubione zajęcie. A bodajże w 2007 roku, kiedy byłem w Moskwie na Mistrzostwach Europy w siatkówce, jadę windą, a czy jadę metrem i na ścianie widzę taki ogromny napis i zdjęcie wielkie Wałujewa. Jak ktoś był w Moskwie, jeździł metrem, to jakie coś piękne, ogromne metro i to ten również ten wizerunek ogromny i tam jest wielki napis. Przychodzat wremia silnych, prawda? Ale wtedy był bardzo popularny też taka reklamówka z udziałem Wałujewa. Zatrudniła go jakaś instytucja, tak jakby, prawda, tak jakby u nas, nie wiem, to był jakiś, nie wiem, Tauron czy Cudo, czy taka, która, prawda, rosła prąd. I chodziło o to, że bardzo tam dużo ludzi, nie tylko w Moskwie, ale w ogóle w Rosji, nie płaciło w ogóle za te wszystkie historie. No i była taka reklamówka. Jak nie zapłacisz za prąd, przyjdzie do ciebie Wałujew. Ale on naprawdę, mimo że był tak potężny i tak właściwie wydawało się, że groźny z wyglądu, to on robił wręcz przeciwstawne wrażenie. On nawet w takiej akcji też brał udział właśnie komunalnej, ale jak twierdzi, że to ta reklama była na nie wziął za nią ani jednego rubla, jak mi opowiadał wtedy w tym wywiadzie i mówi, ja stałem za takim bukietem, z takim bukietem przebiśniegów. To była wiosna, to była Dzień Kobiet i właściwie kierowałem tak naprawdę wszystkim kobietom życzenia, mówi. A ja, mówi, jako taki, który egzekutor długów nie. No ale później dostał się przecież do Dumy, czy do tego parlamentu rosyjskiego i tam już jest kolejny rok, czy wiem, jakiejś komisji jest. Tak, to życie w boksie to jest w ogóle też fascynujący temat. Jeszcze pewnie wrócimy, bo tutaj też kwestia tych bajek, w których występuje. Z jednej strony jako tutaj człowiek, który miałby długi odbierać, natomiast z drugiej jako ktoś, kto przemawia do dzieci, to też jest bardzo
ciekawe. Natomiast boksersko długo ten Wałujew, no nikt chyba nie traktował go do końca poważnie. Nikt nie widział w nim takiego mistrza. No wiadomo, warunki fizyczne to jedno, ale on był też prowadzony bardzo umiejętnie. Też spotykał się głównie z zawodnikami, którzy na tle których ta jego przewaga fizyczna też robiła ogromne wrażenie. O właśnie, popatrzmy. Tu jeszcze dosyć szczupło wyglądał. To nawet w żadnym stopniu nie oddaje tej jego przewagi fizycznej, jak się ogląda takie, prawda, fragmenty walk. To trzeba obok tego Wałujewa stanąć, jakby zmierzyć się przynajmniej wzrokowo z jego potęgą. To jest niesamowite, no ale faktycznie właściwie przewracali się czasami ludzie od podmuchu. No niewielu było takich, którzy twardo stawało z nim i toczyło pojedynek, a będzie okazja zobaczyć właśnie, jak to robił ten mierzący 185 cm Czagajew. No ale później był pierwsza walka, pokazywaliśmy to w polskiej telewizji, była pokazywana w polskiej telewizji z Berlina z Johnem Ruizem, gdzie on zdobył ten mistrzowski tytuł. Pamiętam, to też była o tyle śmieszna sytuacja, mówię śmieszna, zabawna, dlatego że robiliśmy transmisję, ja komentowałem ten pojedynek, było studio w Poznaniu i robiliśmy to z Poznania, nie z Berlina. Z Poznania do Berlina no jest ile? Ile tam? No 300 kilometrów, tak? Wie się, 300 kilometrów. No ale okazało się, że po prostu to był koniec roku i budżet... Został jakiś budżet telewizji poznańskiej i trzeba było to wydać. I żeby to wydać, to trzeba było to koniecznie zrobić w Poznaniu. Więc to była taka zabawna historia. Wiemy, że werdykt w tym pojedynku z Ruizem był taki, no... No, te werdykty to jest nawet wcześniej, bo w eliminatorze też z Larrym Donaldem taki werdykt też, który Larry został Donaldem bardzo, wybuczany po prostu. Uważam, że absolutnie nie wygrał walki z Larrym Donaldem, tak, prawda? Tak. No więc miał w wielu momentach takiej tej swojej drogi... Troszkę pociągnęli za uszy. Tak, no bo to był po prostu fenomen. W Niemczech wiadomo, że te jego występy ściągały miliony przed telewizory, jego się oglądało i na stadionach, i w halach wypełniał tak naprawdę. Wszyscy czekali, żeby go zobaczyć w tej mistrzowskiej walce. No jak do niej doszło, no to spotkał akurat Johna Ruiza, który był pięściarzem, no wiemy o jakim stylu, no bardzo specyficznym też. Takim pięściarzem, którego, no nie chcę powiedzieć, że łatwo było przekręcić, ale no łatwo było na niego spojrzeć na tyle krytycznie, żeby doszukać się atutów Wałujewa, co też miało miejsce w tej ich walce w grudniu 2005 roku, kiedy spełnił to swoje wielkie marzenie i został mistrzem świata wagi ciężkiej Wałujew. Tak. I tutaj mamy teraz po drugiej stronie kolejnego zawodnika rosyjskojęzycznego, Rusłana Czagajewa, któremu obiecywali niby złote góry. On później to zdementował, jak z nim rozmawiałem z Zakopanem, że to nieprawda, żeby został do Igrzysk Olimpijskich w Atenach 2004 i tam zdobył dla Uzbekistanu złoty medal. On mówi, że nieprawda, że nie było takich propozycji, dlatego podpisał zawodowy kontrakt po tych mistrzostwach świata w 2001 roku w Belfaście, który wygrał. No i znalazł się w Hamburgu, ponieważ tam już od lat boksował i stąd z ogromnymi sukcesami Grigorian, Artur Grigorian, też Uzbek, tyle że pochodzenia ormiańskiego. Natomiast Czagajew był pochodzenia tatarskiego. Jak go zapytałem wtedy w czasie tego wywiadu, czy mówi po tatarsku, mówi, że trochę mówi, ale nie pisze. Natomiast mówi, że po rosyjsku mówi najlepiej, natomiast po uzbecku no, daje sobie radę w miarę. Natomiast mówię, z tym tatarskim to właśnie tak to wygląda. To był rok wtedy 2008, bodajże rozmawialiśmy z Zakopanem, kiedy Czagajew przygotował się do obrony tytułu właśnie w rewanżu z Wałujewem. Ale jak wiemy, do tego rewanżu nie doszło z uwagi na... No to była też przedziwna historia, bo nikomu nie przeszkadzało przy tej pierwszej walce problem, prawda, zdrowotny, bo on kiedyś zachorował na żółtaczkę, miał wirusa i ten wirus był wykrywany we krwi. No ale nikomu to nie przeszkadzało wcześniej, ani później również, jeśli chodzi o Czagajewa. No i właśnie mówię tutaj, to oczywiście już było po tym pojedynku, który pokażemy, ale właśnie opowiem o tej historii, jaka miała miejsce z Zakopanem, bo najpierw udałem się do Wisły, gdzie Adamek przygotowywał się z Andrzejem Kmitrukiem do walki z Onim Belem, która odbyła się w Spodku, z byłym mistrzem kategorii junior ciężkiej, zresztą bardzo dobry pojedynek Adamka. No i stamtąd pojechałem do Zakopanego, bo wiedziałem, że tam jest ekipa na czele właśnie z Rusłanem Czagajewem, pod wodzą Michaela Tima, który wtedy przyjechał jako główny trener z Niemiec. Natomiast kierownikiem ekipy był masażysta grupy Uniwersum Krzysztof Busz. Próbowałem się do niego
niego dodzwonić, ale jakoś nie udało się, nie odpowiadał. Znany z, prawda, z tej współpracy z Darkiem Michalczewskim przez lata całe. Pamiętam, jak pojechaliśmy na Kasprowy wtedy, a oni biegli na Kasprowy. Był dosyć duży śnieg. Czagajew nienawidzi biegać. Tam ten znakomicie biegał, był taki pięściarz Edward Gutknecht, który później doznał straszliwego urazu, miał tam krwiaki w mózgu, ciężką operację z Grousem, prawda. Tam była taka świetna też dziewczyna urodzona w Kazachstanie, Ina Mencer, mistrzyni świata. Ja takie 2-3 dni tam spędziłem na tym zgrupowaniu. No i pamiętam a ten biedak, ten Czagajew, on nienawidził biegać, cały biegał. Do tego to był taki naprawdę wysoki, kopny śnieg, on zakopany prawie po pas w tym kopnie. No nie, chyba z godzinę po wszystkich tam się, no nie przybiegł, no dotoczył się tam gdzieś na szczyt tego Kasprowego. Później już tam zjechaliśmy kolejką. Natomiast kolacja jest w Nosalowym dworze. Pamiętam jak dziś, w Nosalowym dworze, jestem z nim już umawiany na wywiad, ale ja sobie będę jadł, będziemy sobie rozmawiali. No i pan, że przynoszą mu specjalnie, chyba z Kasprowego, miał tam jakieś tam zamówione, taką wielki półmisek krewetek. I że on uwielbia krewetki. Biały Tyson, bo taki nosił przydomek, uwielbia krewetki. No i wsuwał te krewetki. Trzeba przyznać, że spaszował ten cały ogromny półmisek. No i opowiadał właśnie historię swojego życia. Niesamowitą. Rodzice mu umarli bardzo młodo. Matka po ciężkiej operacji serca umarła w Moskwie kilka dni po tym zabiegu. Miał walkę wtedy z Wilczysem. Z Wilczysem. Tak, bardzo trudną walkę. Znał, że w ogóle nie wiedział, gdzie jest. Tak. Cały czas myślał o matce. Nie spał całą noc, bo podobno tak. przed tym występem. Później pojechał tam, jak już pojechał tam do siebie, to ojciec nie żył, 52 lata, zmarł, a więc mówię, no sporo problem. Ten niemiecki mu też wchodził straszliwie opornie. No też nikt na niego nie stawał specjalnie, był taką gwiazdą z drugiego, trzeciego szeregu, powiedzmy. Tam byli inni ciężcy, na których popatrzmy, jak on nokautował swoich rywali jako Mańkut, bo to trzeba przyznać, że świetnie używał tej swojej odwrotnej pozycji, ale miał bardzo mocną prawą rękę przy tym. Także lewy na dół, lewy na górę, o tutaj widzimy, lewy na górę bije. Bardzo spokojny facet, jakby ktoś szedł, zobaczył go po drugiej stronie ulicy, nie pomyślałby, że ten człowiek może komukolwiek zrobić krzywdę. Natomiast kiedy wchodził do ringu, nie dawał sobie w kaszę dmuchać. Opowiadał zresztą mi o tym sporo Krzysiek Busz, jaki to jest właśnie taki twardziel na tych sparingach. Także mówię, pamiętam jeszcze ten czas, kiedy było wielu takich, którzy stawialiby na Czagajewa, gdyby doszło do pojedynku z Władimirem Kliczko. Doszło do tego pojedynku, wiemy doskonale, ale też właściwie taka walka na telefon w ostatniej chwili. Nagle już nie okolicznościach, i nagle już nie przeszkadzało to, prawda? To, co przeszkadzało Finlandii, bo tam walka w Finlandii miała być ta rewanżowa z Wałujewem. Dziwna cała historia w ogóle z tą sprawą choroby, niby, prawda, tego wirusa u Czagajewa. Tak, ale Czagajew na swoją mistrzowską szansę zapracował uczciwie, bo to najpierw był Wilczys jako ten taki krok pierwszy, a potem no znowu ten John Ruiz, który cały czas, no to też pokazuje, jakie to były czasy, że ten John Ruiz cały czas gdzieś tam się przewijał w tej mistrzowskiej układance i też wygrał z Johnem Ruizem i tam werdykt też był niejednogłośny, ale tu już nie było mowy o skandalu, to raczej skandalem była ta punktacja taka trochę naciągana 115-114 na korzyść Ruiza. Do tej walki doszło w listopadzie 2006 roku, no i stało się jasne, że dostanie mistrzowską szansę od Wałujewa, no bo musi, takie są wymogi federacji. Wałujew wtedy już bilans 46-0, więc nawet ten rekord Rockiego Marciano się zaczął też gdzieś przewijać jako całkiem realny. Tym bardziej, że te obrony Wałujewa, on w tych obronach wyglądał lepiej niż w walkach, które poprzedzały jego to zyskanie tej mistrzowskiej szansy, bo on nagle zaczynał nokautować. Miał też trochę szczęścia, bo McLean miał kontuzję dosyć szybko w tym ich pojedynku, gdzie się wydawało, że ten McLean ma rzeczywiście taką posturę już zawodnika, który gdzieś tam fizycznie nie da się Wałujewowi stłamsić, no to akurat walka się skończyła dosyć szybko, ale to był na papierze bardzo ciekawy pojedynek. Dwóch zawodników z oczywistymi tutaj konotacjami rosyjskimi. Z jednej strony gigant, z drugiej strony mały zawodnik, dużo mniejszy od niego zawodnik tak naprawdę, no który jednak ten pseudonim Biały Tyson też nie wziął się znikąd, bo rzeczywiście w tych swoich najlepszych chwilach był wybuchowy, no oczywiście nie tak jak Tyson w żadnym stopniu, no ale jednak w tamtych czasach na tle tych rywali, którzy byli też dużo słabsi, Czagajew też się wyróżniał.
Tak, no przede wszystkim mówię, miał bardzo dobry background. On był jednak świetnie przygotowany, no bo jak mówiłem, w bardzo młodym wieku zdobył Mistrzostwo Azji. Później Igrzyska Azjatyckie wygrane po raz drugi, Mistrzostwa Azji. Między innymi pokonał kogoś takiego jak Sultan Ibragimow, późniejszy zawodowy mistrz świata. Pamiętam jego walkę w Moskwie bodajże z Holfieldem, którą wygrał Ibragimow. A więc wtedy mówi, że... Bo ja też jak go zapytałem wtedy Zakopanem o ten kontrakt zawodowy. Dlaczego nie Stany Zjednoczone, prawda? Dlaczego tu ten... No mówi, że on w ogóle myślał o tych Stanach, dlatego że tak, po pierwsze, w ogóle do Mistrzostw Świata w 2001 roku, to on się przygotowywał w Stanach właśnie, w Chicago. Bo, tam go zaprosił, w Las Vegas, przepraszam bardzo, bo w Chicago to przygotowywał tak, się wcześniej. W Las Vegas, tam go zaprosił Mohamed Abdullajew, to jest ten rywal Cotto, prawda, Miguela Cotto. I to był jego jeszcze stary znajomy, Uzbek, prawda, jeszcze z reprezentacji kraju. No i mówi, w kraju, w Uzbekistanie powiedzieli o mnie, że jestem jak wyciśnięta cytryna, nic ze mnie nie będzie, a więc machnęli na mnie ręką. Te wszystkie bajki, mówi, że chcieli mi dać 100 tysięcy dolarów, to wszystko jest bzdura, to wszystko jest nieprawda. A więc mi tam był w tych Stanach, no ale to też tak wszystko wyglądało nie do końca tak, jak sobie wyobraził. On myślał, że równo jako mistrz świata, tak naprawdę podwójny mistrz świata w tak młodym wieku, szybko dostanie jakiś bajeczny kontrakt i to będzie się rozwijać naprawdę w dobrym tempie. Tak niestety nie było. No i dlatego tutaj chyba dobrze się stało w pewnym momencie, że trafił do uniwersytetu. Tak, bo też się zmieniło, no, ten ciężar się trochę przesunął na Europę po tym właśnie, jak mieliśmy tych wielkich amerykańskich mistrzów lat 90. Tak to się wszystko, te akcenty się zaczęły przesuwać i rzeczywiście znalazł się w dobrym miejscu i znalazł się w takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście te wielkie walki były w Europie. To były stadiony przede wszystkim w Niemczech, gdzie można było się odnaleźć, można było zarobić też duże pieniądze wtedy. Tak, mówię, można powiedzieć, że on miał pecha generalnie, bo on tak naprawdę po tych mistrzostwach świata, które wygrał, i to wygrał w wielkim stylu, wszystkie walki przed czasem, naprawdę ta kategoria super ciężka, widać było, że jest dla niego, że nie musi się bać tych dużych facetów, bo tego mierzącego 196 cm mazyki na to właściwie przekładał z ręki do ręki. To on wrócił do Las Vegas, jego interesami zajmował się Vlad Wharton, menadżer Kosti Ciu. No i wydawało się, że wszystko jest bardzo fajnie, ale niestety Vlad okazał się oszustem, nic dla niego nie zrobił. Mówi mu to, mówi, Vegas piękne, miłe miejsce na odpoczynek, no ale mówi, mieszkać tam nie chciał. Zresztą miał tam taką walkę z Robem Kolowajem, którą wygrywał tam bodajże orzeczono remis. Ty, tak, przerwana po trzech facet wisiał, tak. Na, facet wisiał na linach, mówi, już zupełnie był skończony, a mi zostałem oszukany w sposób, no, koszmarny. Tak, a potem doszło do rewanżu i tego Kolowaja poskładał chyba w drugiej rundzie już, więc to też było... No i dlatego wtedy skorzystał z tej propozycji Klausa Petera Kolla, bo Klaus Peter Koll, to mimo, że człowiek całe życie pracował w branży gastronomicznej, to jednak na boksie się specjalnie może nie znał, ale ja pamiętam, podobał mi się jego stosunek do zawodników. On w odróżnieniu od wielu innych znanych mi promotorów, również w Polsce, bywał na imprezach na przykład boksu olimpijskiego, przyjeżdżał na Igrzyska Olimpijskie, oglądał, dogadywał, próbował przeciągnąć na swoją stronę co ciekawszych zawodników. No i w tym wszystkim albo miał dobrych ludzi, którzy mu podpowiadali, ale tej jego w większości przypadków zakupy, że tak to określę, były trafione. No ten z Dmitrienką nie był specjalnie trafiony, ale chłop miał 2 metry wzrostu, był mistrzem świata juniorów, miał 19 lat i wydawało się, że nic lepszego nie może się dla uniwersum zdarzyć. To, że Dmitrienko tak naprawdę okazał się dużym niewypałem. No ale to jest już osobna kwestia. Też czasy były, jakie były. No, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że ta szczęka Dmitrienki jest do tego stopnia podejrzana. Natomiast no, co do Czagajewa, on gdzieś stopniowo z tego drugiego, trzeciego szeregu zaczął się przesuwać. Zaczął też, ta jego pozycja w rankingach zaczęła rosnąć i tak naprawdę stał się takim pretendentem z krwi i kości, bo to też nie jest... Oczywiście mówimy o zawodniku bardzo tytułowanym i znakomicie ułożonym, jeśli chodzi o te podstawy i o tę kartę amatorską, ale no, to się stało jakby naturalne dla wszystkich, że on musi tę mistrzowską szansę dostać. I akurat tak to się złożyło, że ta jego walka z Wałujewem, no to tutaj te kontrasty były oczywiste. Pojedynek był do zrobienia w Niemczech, pieniądze do zarobienia były całkiem spore. No i okazało się, że też ma sportowy pomysł, jak sobie z tym olbrzymem poradzić. I rzeczywiście zrealizował to jako pierwszy i to trzeba mu oddać, że faktycznie sobie z tym łagodnym gigantem poradził całkiem, no, właściwie bez większych problemów. 14 kwietnia 2007 roku, Stuttgart.
pojedynek, którego stawką był pas organizacji WBA należący do Wałujewa. Tak, i ten pas WBA naprawdę mistrzowski, nie ten drugorzędny, gdzie się potem zaczęły dziać różne cuda. To był naprawdę pas mistrzowski. Nikolaj Wałujew. 319 funtów, jak powiedziałem, 145 kg. I 103,5 kg Ruslan Czagajew, który wtedy był też bez porażki, 22 wygrane, 17 przed czasem, 1 remis. Nikolaj Wałujew, 46 wygranych. To, co powiedziałeś, zbliżał się do rekordu, prawda, Rokiego Marciano, 34 przed czasem. Sędzia ringowy Louis Pabon. Punktowali Stanley Christodoulou, Hector Wilczys i Halerm Prajtsab. Świetnie wykorzystywał tą odwrotną pozycję, bardzo czujny w obronie, ale też często kontratakował. Niższy, można powiedzieć, o dwie głowy Ruslan Czagajew. To można było przypuszczać, że przewaga szybkości będzie duża, ale no, że to nie będzie aż tak łatwo. No to po prostu z łatwością omijał ciosy Wałujewa, gdzieś tam lawirował między nimi, skracał dystans i doprowadzał do celu 2-3 przeważnie mocne uderzenia. I tak ta walka długimi fragmentami wyglądała. Tak, Wałujew zawsze w każdym swoim pojedynku tak naprawdę sprawiał wrażenie człowieka, któremu się nie śpieszy. No to tak jak z jedzeniem. Ale sporo tych ciosów spadło na jego głowę. Tu widzieliśmy ten lewy prosty w okolice czoła. Tylko że właściwie to można sobie rękę złamać na czole Wałujewa. Ja tak patrzyłem na to czoło. Jaka tam musiała być nieprawdopodobnie gruba kość tak naprawdę. No bo to wszystko wyglądało absolutnie nienaturalnie. No nieludzko, że tak to określę. No nie było takiego pięściarza wcześniej, który doszedłby do... No był Andre Giant w wrestlingu amerykańskim, ale to zupełnie innego rodzaju postać, zupełnie też inna dyscyplina. No i też wszyscy brali mocno w nawias, jakby przechodzili do porządku dziennego nad tym, że ten Andre tak, no wiadomo, sportowo stricte to nie był jakiś zawodnik wybitny, po prostu no wyglądał. Ten koszykarz z Murerem został znokautowany, z Michaelem Murerem. Tak, tak. To faktycznie duży tak, facet był. Nie mogę sobie nazwiska przypomnieć, ale był faktycznie. No i tu popatrzmy, też bardzo spokojny, taki wyrozumowany boks Ruslana Czagajewa. Wtedy wydawało się, to był rok 2007, że ta kariera Ruslana Czagajewa w pełnym blasku potrwa troszkę dłużej. No tak, wszystko na to zapowiadało. No, dopiero wchodził na wielką scenę, zdetronizował giganta. Kolejni tak naprawdę czekali, bo on też miał to, że właściwie w każdej walce oddawał tę przewagę fizyczną. Wszyscy wokół byli od niego więksi i te walki z braćmi Kliczko też gdzieś tam na horyzoncie jawiły się jako pojedynki całkiem ciekawe i nie brakowało głosów, no, które stawiały po tym, zwłaszcza jak sobie Czagajew poradził z Wałujewem, które widziały naprawdę duże szanse. Też trzeba pamiętać, że wtedy zwłaszcza Władimir jeszcze nie był tym zawodnikiem, jak go postrzegamy dzisiaj. Jeszcze nie miał takiej renomy wielkiego mistrza. No i wydawało się, że ten Czagajew ma wiele argumentów, które mogą pozwolić. To jest nie tylko odwrotna pozycja, to jest fantastyczna technika. Jak się przygotowywał na 100% i rzeczywiście nie omijał tych biegów i nie przesadzał z krewetkami, no to potrafił wyglądać w ringu naprawdę przekonująco. Tak, a czasami miał faktycznie, potrafi się troszkę zapuścić. Natomiast Wałujew, to ciekawe, co mówił mi na tym festiwalu, gdy z nim rozmawiałem, mówił, że on już nie chce walczyć z karzełkami, chce mieć wreszcie jakiegoś dużego faceta. I tu wymienił, mimo że przecież nie tak dużo wyższy, Andrzeja Gołotę. Bo Andrzej Gołota uchodził tak za takiego gościa, mimo że nie miał 2 metrów wzrostu, 192, 193, ale za dużego, ciężkiego. Tak, był dużym, ciężkim i rzeczywiście ta walka gdzieś o tej walce Gołota-Wałujew się mówiła w pewnym momencie. Były takie chwile, że faktycznie gdzieś tam między tymi mistrzowskimi szansami, kiedy faktycznie Wałujew dopiero wchodził na scenę, wydawało się, że Gołota może być takim rywalem, który tego Wałujewa wreszcie przetestuje, czy on jest rzeczywiście tym mistrzowskim materiałem. No niestety z kolei jak byliśmy z Edwardem Durdą w Kijowie u Witalia Kliczki, to 2008 albo 2009 rok, to Witali mówił, że
no marzy o pojedynku z Wałujewem na stadionie wypełnionym publicznością w Kijowie. No ale to mówię, to były takie marzenia, które niestety się nie zrealizowały. A wielka szkoda, bo myślę, że właśnie taka rywalizacja jak Wałujew Kliczko, prawda? Tak, no z którymkolwiek. Ja no. Szczerze mówiąc, nie mam tutaj jakiegoś specjalnego wskazania, ale no to jest jedna z tych walk, która no gdzieś tam powinna się wydarzyć, ale to też jest trochę pokłosie tego, że ta kariera Wałujewa była prowadzona w takim kierunku, żeby no, on tych, nie chcę powiedzieć, że unikał wyzwań, ale no powiedzmy, że też się do nich nie rwał specjalnie. Może to kwestia charakteru, może to kwestia też tego, jak ta scena wagi ciężkiej wtedy wyglądała, ale nie zobaczyliśmy jednak Wałujewa w tak wielu wielkich walkach, jak mogliśmy, bo rzeczywiście te walki były na stole i to z każdego punktu widzenia, bo to i sportowo ciekawe wyzwania dla obu braci i przede wszystkim były też ogromne pieniądze do podniesienia, no bo nie da się ukryć, że taki rywal, no to walka z gigantem się sprzeda absolutnie wszędzie. To nie musi być stadion w Kijowie, w Moskwie, to może być nawet Finlandia. Wszędzie ludzie chętnie coś takiego zobaczą. A to była zupełnie dobra walka, naprawdę. To był dobry pojedynek, bo nawet ten na ogół bardzo, bardzo wolny Wałujew tutaj chwilami do tych ataków się zbierał, presję jakąś tam wywierał, chociaż tak naprawdę walka była w dużej mierze kontrolowana przez Czagajewa. To on kontrolował dystans, a nie Wałujew. I jednak wykorzystywał przewagę szybkości. Ta walka była dla niego bezpieczna. Tak, nie była ani razu w upałach. Tu cięższe ciosy przyjmował zdecydowanie Wałujew. Tak, bo Wałujew był bardzo silnym, potężnym, no, gigantem ze wschodu, ale takiego pojedynczego uderzenia, które, no, jak trafił oczywiście czysto, to nie było co zbierać, ale generalnie tu nawet kilka razy trafiony Czagajew błyskawicznie się przykleił i nie dał sobie zrobić krzywdy. Tak, potrafił albo trzymać ten dystans i nie dawać się trafić, albo też wchodzić w pół dystans i tam no, ta walka w klinczu też nie była mocną stroną Wałujewa. On się czuł pewniej, gdy rzeczywiście mógł rozwinąć, wykorzystać przewagę tego zasięgu. Natomiast no, na to też Czagajew mu długimi fragmentami w tej walce nie pozwalał, bo rzeczywiście dużo widział, reagował dużo szybciej, wszystko zbijał, unikał, no i odpowiadał. Przede wszystkim te jego odpowiedzi robiły wrażenie na sędziach i werdykt, no, chociaż nie był jednogłośny, no to jednak nie można powiedzieć, żeby był bulwersujący tutaj. Raczej wiadomo, jaka to była walka. To była walka wygrana przez pretendenta. A Wałujew no, wielokrotnie miał szczęście do sędziów i tutaj też ta jedna karta chyba z tego się trochę bierze. Ale to był czysty pojedynek. Porównajmy ten pojedynek jak z walką Władimira Kliczki z Powietkinem, gdzie ten sam sędzia był tak, w ringu, Louis Pabon, który no, pozwalał naprawdę na dziesiątki fauli młodszemu Kliczce. Tu walka była czysta, tu nie było tak naprawdę żadnych brudnych chwytów Wałujew nie stosował. A mógł. Mógł, tak, no zdecydowanie miał, ale to też nie leżało chyba w jego naturze, podobnie jak no, można się oczywiście tutaj przyczepić, że brakowało mu tej takiej żyłki, nawet nie tyle ringowego cwaniaka, co pięściarza, który po prostu chce wyrządzić rywalom krzywdę, bo on nie miał czegoś takiego w sobie. No, on wyglądał oczywiście na ogromnego pięściarza, miał te atletyczne, różne przewagi nad swoimi przeciwnikami, ale nie miał tego takiego właśnie, co miewali wielcy mistrzowie, którzy wychodzili i z nastawieniem na destrukcję. To raczej nie był jego styl. To był po prostu taki fenomen, taki wybryk natury, który poradziłby sobie właściwie, podejrzewam, że gdyby postawił na ten rzut dyskiem, to mógłby to z tymi warunkami, z jego podejściem do treningów, które też było bardzo ścisłe, jego łatwo było prowadzić, no to myślę, że mógłby zostać naprawdę znakomitym dyskobolem. Nie wiem, koszykarzem tutaj może trochę trudniej sobie wyobrazić, bo jednak był chyba za duży, zbyt masywny, ale taki rzut dyskiem, no to absolutnie, to w takiej dyscyplinie też jestem sobie w stanie wyobrazić, że Wałujew osiąga sukcesy. To już końcówka tego pojedynku rozegranego 14 kwietnia 2007 roku w Stuttgarcie, w którym mały wygrał z dużym. Tak, po raz pierwszy i nie ostatni, no ale wszystko wskazywało na to, że zobaczymy rewanż między tymi pięściarzami, ale niestety jakoś się to tak wszystko dziwnie trochę nie poskładało, ale też ciężko przypuszczać, że Czagajew po takim występie no, obawiał się tego rewanżu z Wołowem, absolutnie w to wątpię. Wydaje mi się, że ten pojedynek z Władimirem Kliczką po prostu miał więcej sensu takiego biznesowego i też długo można go było reklamować jako unifikacją. Tą unifikacją ostatecznie nie był, bo Czagajewa pozbawiono pasa właśnie z tego
względu, że nie walczył z tym obowiązkowym pretendentem, którym znowu na tę pozycję zapracował sobie Wałujew i zapracował całkiem rzetelnie, bo to były zwycięstwa nad Liachowiczem i znowu zwycięstwo nad Johnem Ruizem, więc znowu ten John Ruiz tutaj powraca no, jako taka postać, o której się nie dawało zapomnieć bardzo długo. No i werdykt niejednogłośny, ale jednak nie budzący żadnych kontrowersji. Wygrana Czagajewa. Tak, dwa do remisu, dwóch sędziów, Hector Wilczys i Halerm Prajacap punktowali wygraną Uzbeka. Wilczys 115-113, Prajacap 117-111, zdecydowanie za wysoko. A Stanley Christodoulou remis 114-114. Tak to wtedy wyglądało. Pamiętam, jak później w Zakopanem pytałem go właśnie, jak się walczy z takim dużym zawodnikiem, że całkiem w porządku. Jemu to zupełnie odpowiada, że on przez całe życie walczył tak z dużym. Jakąś młody chłopak pokazałem Savonowi i wszystkim tym, którzy nie dawali na mnie, prawda, absolutnie stawiali mnie na pozycji przegranej wtedy tym pamiętnym finale pierwszym w 97 roku, a przecież wtedy wygrałem, mówi, pewnie i zdecydowanie. Potrafiłem walczyć. Jestem mały, ale zjadliwy, tak to określił. Także nie, no, fajny facet, naprawdę sympatycznie i bardzo mile się z nim rozmawiało. Mówię, i dlatego później liczyłem, że. Ale miał pewne problemy zdrowotne. No, słyszałem tam o jego problemach zdrowotnych, chociaż tych pojedynków jeszcze stoczył w sumie sporo. Sporo. Czagajew tak naprawdę potem całą miał karierę. Wałujew ten tytuł wyrwał po raz drugi z rąk Ruiza. Obronił go tylko raz w walce z Holyfieldem, też w kontrowersyjnych bardzo okolicznościach, z werdyktem, który był szeroko dyskutowany. Powinien przegrać. Powinien, tak. No, na pewno nie zasłużył na zwycięstwo. To zdecydowanie był pojedynek, w którym Holyfield zrobił lepsze wrażenie. Już naprawdę był 2008 rok, grudzień 2008 roku, kiedy doszło do walki z Holyfieldem. Więc jaka to była wersja Holyfielda, to myślę, że też mówi wiele o tym, że ten schyłek rosyjskiego giganta przyszedł nagle i tak naprawdę David Haye tylko zwieńczył dzieła, bo ta walka z Hayem, no to też był pojedynek bardzo specyficzny, bo Haye z kolei wybrał trochę inną taktykę niż Czagajew. Cały czas uciekał, popunktował z dystansu. Może nie uciekał, bo natomiast nie szukał swoich szans w półdystansie tak często, jak robił to na przykład Czagajew. Czagajew z kolei, który w 2009 roku został pozbawiony tego tytułu mistrzowskiego Federacji WBA, stoczył walkę z Władimirem Kliczką, która trochę go wykoleiła, bo to jednak był już pojedynek z no, zupełnie innym zawodnikiem, który był dużo bardziej dynamiczny, szybszy, no i po prostu też lepszy pod każdym bokserskim względem prawdopodobnie od Wałujewa. Więc ta przegrana go mocno wykoleiła, no ale dwa lata później starcie z niepokonanym wtedy Aleksandrem Powietkinem, o którym mówiliśmy, że mogło do niego dojść w czasach amatorskich, dochodzi do niego na zawodostwie. No i Powietkin radzi sobie wtedy z Czagajewem, zdobywa ten drugorzędny tytuł mistrzowski Federacji WBA, który no nie jest uznany jako do końca mistrzowski, ale potwierdził te aspiracje Powietkina, który stawał się wtedy taką znaczącą postacią w tej bokserskiej ekstraklasie. No i Czagajew gdzieś tam funkcjonował przez lata, no potem niestety miał coraz większe problemy też z tym swoim niesportowym trybem życia, to zwłaszcza z tych ostatnich pojedynków pamiętamy. No kontrowersyjna walka z Fresem Okuendo, której gdzieś tam echa wybrzmiewają do dzisiaj, bo Okuendo przegrał, federacja uznała, że niesłusznie i zyskał drogą sądową zapewnienie o tym, że dostanie walkę o tytuł mistrzowski Federacji WBA. I dlatego jeszcze pół roku temu Fres Okuendo był w rankingu federacji, który już dobija do 50. To tak, jest w ogóle niesamowite. Ale jeśli mówimy o niesportowym trybie życia, to nie możemy mieć alkoholu, bo on nie używał... Objadanie tak, tak się, on nie używał alkoholu, chyba. W ogóle nie palił papierosów, nie tykał. Także po tym względem wszystko było okej, tylko że mówię, no miał już inne... wyglądał tak, tak. Miał inne przywary, także później i też nie był zwolennikiem takiego morderczego treningu, także to nie był król pracy, chociaż no mówię, wtedy pamiętam w tym Zakopanem robił wszystko, żeby do tego rewanżu przygotować jak najlepiej. Biegów, których nienawidził, też robił wszystko, co Michael Tim mu wówczas kazał podczas tych przygotowań. No proszę Państwa, pokazaliśmy losy takich pięściarzy jak Czagajew, no może troszkę mniej znanych, prawda, bo ludzie, którzy się na co dzień nie zajmują boksem, to Czagajewa nie pamiętają, bo myślę, że Wałujewa to pamięta praktycznie, pamiętają wszyscy, nie tylko ci, którzy zajmują się boksem, bo to była na
postać pod każdym względem wyjątkowa. Mówię oczywiście o jego fizis, prawda? Natomiast to wszystko, o czym moglibyśmy się przekonać, rozmawiałem z nim troszkę dłużej, a więc kiedy opowiada o poezji, kiedy wychodziła z niego taka dusza bardzo delikatnego człowieka. I dlatego jak kiedyś ktoś tam puścił taką plotkę, że pobił parkingowego, prawda? To ja wiem, jak on mógł pobić parkingowego? No, w jaki sposób? Nie ma to sensu. W jaki sposób? Po pierwsze, by takiego człowieka nie uderzył, bo by się bał, że go zabije. On nie miał w sobie krzty absolutnie agresji. Tak, no to jest niesamowite. I też to, że tak naprawdę po tej walce z Hejem okazało się, że to co jest jakby przyczyną tego, jak wygląda, jak wielkim jest zawodnikiem ta akromegalia, no też ma coraz poważniej, miała wielki wpływ na to, że pojawił się guz w jego mózgu tak naprawdę, który potem dwie operacje, tego się nie udało do końca wyleczyć w tym sensie, że jakaś tam cząstka tego nowotworu jest, on co miesiąc. Ale to nie jest, ale to z tego, co on, ja czytałem też w Polskiej Prasie, że to nie jest, to nie ma podłoża nowotworowego, tylko że te guzy tworzą się przy akromegalii czasami po prostu lasem i trzeba po prostu je usuwać. I tutaj nie ma, być może w tym sensie, że nie ma tak, nie jest ognisk choroba złośliwych, prawda? Tak, nie ma ognisk złośliwych. A więc jakby takiego niebezpieczeństwa większego niemal od czasu do czasu będzie takim zabiegom musiał się podawać. Ale generalnie żyje mu się dobrze, bo mówię... No, zarobił ogromne pieniądze, zarobił, część na żonę przypisał. Tak jest. Nie wiem... Od 2011 jest w dumie. No cały czas jest w dumie od 2011 roku, a więc radzi sobie dobrze. Nie wiem właśnie, jak radzi sobie Czagajew, ale nic złego nie słyszałem. No pamiętam, że ta końcówka jego kariery to bliskie kontakty z Kadyrowem i tak, no naprawdę właśnie, też no to, był tam... No to żyło mu się chyba dobrze, no to, bo ta jego walka ostatnia to też. To czyli tak. Chyba finansowo biedy nie ma. Ma kilkoro dzieci, to był zawsze bardzo rodzinny chłopak, a więc myślę, że dalej mieszka w Hamburgu i nic się pod tym względem nie zmieniło. Proszę Państwa, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Kacper Bartosiak i Janusz Pindera. Do usłyszenia. Oh my goodness.